Witam serdecznie po takiej długiej przerwie. Dzisiaj widzimy się, co tam u ekipy, trochę małe zmiany. Dzisiaj dzień wolny, ale też mała awaria, zaraz się dowiecie jaka. W ekipie wszystko w porządku, ale to już za moment. Widzimy się w środku. Jak widzicie, dzień dobry, jak mały bałagan. Tutaj mamy małą awarię. Przyszło mi się z dzieckiem tutaj bawić. Michał, powiedz cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Ale na szczęście udało mi się zrobić małe zmiany. Kurnik tutaj z powrotem został przegrodzony. Nie bez powodu, ponieważ tutaj trafił bulion z Orpingtonem, nową krwią kogutem i bulion dostał dwie kurki oraz tu są kurki Orpingtona, ale to zaraz zobaczycie na wierzchu. Tylko wezmę małego smerfa. Co? Co tu mamy? Co to jest? Kogut. Kogut. Tu są same koguty, a co tu jeszcze jest? Gęsi? Gęsi są. I kaczki? A co to jest? Słoma. No zaraz będziesz królikom dawał. Dobra, my idziemy sprzątać i zaraz wam pokażę resztę. I jak widzicie, tutaj powstał wybieg dla Orpingtonów dzięki sponsorowi. Pozdrawiam tatuśka. Michał, tutaj robota. Prawda? Tak, grabimy, sprzątamy. Ta zawójka. Wujek później posprząta. Jutro będą plany na porządki. Tu mamy właśnie dwie kurki splash. Splash tu mogę pomylić. To będą do buliona, który jeszcze nie ma na tyle odwagi, żeby wyjść. A tu mamy koguta Orpingtona i kurki. One tu będą osobne. Zobaczymy, jak się zachowa reszta wchodząc do kurnika, czy wyjdą, czy nie. Tak, uważaj tylko na kury, co nie, żebyś krzywdy nie zrobił, prawda? Ale ty się znasz, czy dziecko ze wsi. I zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie, tak jak mówiłem ostatnio, ojom został trochę skrócony. Ci, co są na grupie, wiedzą, że kurka Silka ma klucie, urodził się wcześniaczek. Później wam go pokażę może, bo nie chcę za bardzo jej ściągać, bo ona jeszcze siedzi na jajkach. Ale coś tam się dzieje. No mam nadzieję, tu raczej już będzie opóźnienie, ale to się wszystko okaże. Jutro już się pojawią wszystkie tematyczne filmy i tym podobne, ale to zaraz wam powiem. Ja się biorę szybko za jasności, za porządki u królików i widzimy się za chwilę. Moi drodzy, tutaj wyprzedzam już pytania. Oczywiście Brahmana lęgi będzie oddzielona. To jest na okres zimowy, żeby były razem. Ponieważ jest też cieplej, więc po prostu pięcie kur w tym kurniku to nie ma sensu, więc niech siedzą sobie tutaj. Widzę, że te bardzo słomkę chcą tu poryć. Poczekajcie, damy im trochę, żeby też miały łobuzy. Też będą miały zajęcie, bo jak widzicie, tu było sprzątane, im też wsypywałem słomę już na okres, bo było wybierane, więc mają. Kujki mają posprzątane. Pełno słomy już, żeby było troszkę cieplej, prawda? Bella? No, kolego! Tu siedzi paskuda. Ścianeczko. Te fajne właśnie sianko, co gęsi jedzą. Bardzo chętnie. No i tutaj oczywiście karma. Jeżeli chodzi o karmę, moje króliki nie dostałem, broń Boże, karmy dla tuczu, tylko dla królików miniaturek i witaminy. Dobrana karma przez pana ze sklepie. Więc tam jest bardziej więcej ziół i tym podobne. Tak jak mówiłem, one nie są z przeznaczeniem na mięcho. Dobra. To tak. Tu ogólnie zaginęła mi jedna mała brahma. Wcięło ją. Jeżeli chodzi też, nad o tym nie mówiłem. Miałem przypadek, że niestety młody kogut brahmy mi coś wciągnęło, oderwało głowy, wyssało krew, więc podejrzewam tu łasica, kuna i tym podobne. Pułapka tam nawet stoi, jak widzicie. Nic się nie złapało, kury te są zamykane wcześniej już, bo zawsze było trochę później. No już są zamykane wcześniej i nic się na razie nie zdarzyło. Ten mały kuczak mi tylko, tak jak mówiłem, zaginął. No ale tak, to ogólnie jest wszystko w porządeczku. Prawda, panie Brahma, który właśnie... Zaraz, Michał, do ciebie przyjdę. Sprzątaj tam, sprzątaj. W sumie dziurę rób. Więc zobaczymy, jak to będzie.
Jutro mam jeszcze jeden plan, ogólnie posprzątać cały tutaj ten syf tam w środku, bo się trochę narobiło, no bo teraz prawie całe dnie w pracy, więc coś tam się narobiło, ale muszę zrobić jedną małą klatkę, do czego to wam powiem, ale zobaczymy, czy to mi wyjdzie z czasem. I ogólnie tam w kurniku ozdobnych ściągam jeden ten regips, co mam zrobiony, i będzie zakładana taka sama siatka po prostu, żeby było więcej światła. Michał, ale nie otwieramy królików, więc wszystko się okaże, jak to wyjdzie w praniu i tym podobne. Tak jak jutro mówiłem, jutro będzie już filmik tematyczny. Też postaram się, że jutro mam wolne, nagrać więcej trochę filmików, żeby mieć na zaś, bo tematy fajne leżą i czekają, a mi naprawdę, uwierzcie mi, powiem szczerze, brakło czasu na to, żeby nagrać chociaż 15-minutowy film, ponieważ było trzeba tu wszystko ogarnąć i tym podobne, a tu jeszcze i tak muszę jeszcze dzisiaj trochę pogarnąć, po wodę podolewać wszystko, więc jeszcze mnie kupę roboty dostały. One też tu dostały kury siana, one sobie tam wybierają, co chcą z tego siana, ogólnie to gęsi wcinają, więc to jest raczej na korzyść na nich. Tam mam nadzieję, że Brahma zdecyduje się, że jednak będzie wchodził, bo on tam tym wejściem nie za bardzo lubiały Brahmy wchodzić. I mam nadzieję, że teraz mi się to uda. Brahmy gronostajowe mam nadzieję, że na dniach mi się uda przenieść, ale też nie obiecuję. Słucham? No rób tam, rób! Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Najwyżej tutaj przyniosę też kury Brahm gronostajowych, żeby odpoczęły od kogutów. A po prostu, no czas pokaże. Na razie tu są obringtony, bo to sponsor tatuś powiedział, że kupi, jeżeli obringtony znajdą swoje nowe miejsce. A czemu nie korzystać, więc obringtony znalazły swoje piękne nowe miejsce. Kogucik mam nadzieję, że kurkom dorówna pięknym, puszystym. A co ty mi tu dziubiasz? Więc zobaczymy. Patrzcie w ogóle, jak się skumały kaczki kaldak z biegusami. Bardzo się fajnie skumały. Trzymałem się nad kaczorem, z kaczorem nie zadzierałem ze sobą tak bardzo. Więc bardzo mnie to cieszy. O, kaczka teraz pogoniła. O, tamtego właśnie miniatur koguta cwerga. Cwerga, co mam z tym co? A, bo cwerki mają się kluć. Tamtego koguta mi małego coś podwędziło. No trudno, zdarzyło się. Co, gęsioły? Gęsioły? Tak. Więc tyle się trochę wydarzyło tutaj w ekipie. Mówię, zaraz ruszamy z pompą w akcję, czyli uzupełnianie wody w kurnikach. Ja z wami się żegnam. Dzisiejsze hasło to jest żółta kura. Hasło żółta... Michał, nie gonimy! Michał robi porządek z kurami, jak te dzieci. Dobra, to ja się biorę szybko za robotę, żeby mi się dziecko nie znudziło. A my się widzimy po prostu w kolejnym odcinku. Do zobaczyska i trzymajcie się. Ja wam życzę jeszcze raz miłego dnia. Pamiętajcie o hashtagach. Widzimy się jutro? No i co? Michał, pożegnasz się? Powiesz do widzenia? Do widzenia! Powiedz papa! Gdzie ty jesteś? A tutaj. Pomachaj, na do widzenia. Pozdrawiam wszystkich. My was też pozdrawiamy i do zobaczyska. O, koguty mi tam szaleją. Do zobaczyska.